Dzień dobry Państwu. Janusz Moszumański, Fundacja Przyszłość i Praca z Krakowa. Ja właśnie mam dwa pytania do Pana Profesora pierwsze. Tutaj tak wśród tych różnych fajnych, ciekawych książek wymienianych nie została wymieniona książka profesora Ulricha Becka Nowy wspaniały świat pracy albo po niemiecku Scheine neue Arbeitswelt. I profesor Beck właściwie podał taki czarny scenariusz przeszłości pracy. Powiedział, że nam grozi brazylianizacja pracy, że ta brazylianizacja pracy jest zagrożeniem dla demokracji. I ratunek widział taki, żeby tą demokrację jak gdyby bronić przed brazylianizacją, przed wypaczaniem się pracy, to należy budować modele pracy obywatelskiej. On próbował to robić w Bawarii, w Saksonii, nie bardzo to wyszło. Chciałem pytać się pana profesora, co pan profesor sądzi na ten temat, dlatego że pani profesor Mączyńska, z kolei pamiętam pani profesor sprzed 2 lat z bardzo ładnego wystąpienia na Krucze i tam jest taki hotel, hotele w Warszawie się zmieniają, nie wiem jak on się teraz nazywa, ale konferencja dotyczyła ubóstwa i biedy i pani profesor stwierdziła, że być może, że trzeba będzie się dzielić pracą, płacą, dobrobytem i bezrobociem albo biedą i ubóstwem. My nie jesteśmy w stanie się dzielić, nie jesteśmy solidarni. Właśnie ten wątek mi się skończył, bo tylko mam zadać jedno pytanie. To na temat ordoliberalizmu, króciutko, bo my też analizujemy te rzeczy. Mianowicie w ordoliberalizmie była taka zasada, tyle rynku ile możliwe, tyle państwa ile konieczne. Z tym, że wtedy Niemcy były fabryką świata, teraz fabryką świata są Chiny i w Niemczech nie da się już tego zastosować, czyli tyle rynku, ile możliwe tak, ale ile państwa, ile konieczne nie, bo państwa na to nie stać. Była cała dyskusja w roku 2000 na temat, czy likwidacja, czy przebudowa państwa socjalnego i prawie, że dochodziło, że ma być likwidacja państwa socjalnego. W końcu przeważyły głosy na temat przebudowy państwa socjalnego, ale i tak nie jest dobrze, a Niemcy mają prawie 300 miliardów euro nadwyżki eksportowej. Nieprawdopodobne. I nie stać ich na utrzymanie minimalnych zasad bezpieczeństwa socjalnego. Dziękuję bardzo.